Znaczna część załogi kombinatu dojeżdża do pracy z Tarnowa i okolic. W Świerczkowie wybudowano więc nowy, piękny dworzec, gdzie ludzie mogą w kulturalnych warunkach spędzić czas oczekiwania na pociąg. Nie jest to zatem inwestycja na wyrost. Autobusy zakładowe dowożą ludzi do pracy, a potem odwożą tych, którzy pracę skończyli. Wydawana od lat gazeta zakładowa Tarnowskie Azoty cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród załogi, ale i wszystkich mieszkańców Tarnowa, miasta o starych tradycjach, mocno związanego z nowoczesnym kombinatem przemysłowym. Tarnów był wzmiankowany jako osada już w 1105 roku. Miasto założył tu około roku 1330 Spytek z Melsztyna. Katedra wzniesiona około roku 1400. XIV-wieczny gotycko-renesansowy ratusz z attyką. W rynku kamieniczki z XVI, XVII, XVIII i XIX wieku. Na Górze Marcina ruiny zamku. Roztacza się stąd widok na miasto, które stale się rozrasta. Tarnów jest atrakcją turystyczną. Wszystko to, co zakłady tu budują, służy również przybyszom z całego kraju i zagranicy. Pracownicy kombinatu mieszkają w nowych osiedlach. Zaopatrują się w licznych pawilonach handlowych. Zakłady wybudowały wiele obiektów ogólnie dostępnych. Hotel, dom sportu z salą gimnastyczną i krytą pływalnią. Sekcja pływacka zakładowego klubu sportowego Unia należy do najsilniejszych w kraju. Tu trenują mistrzynie Polski. Duże nadzieje wiąże się z najmłodszymi zawodniczkami. Dwa baseny otwarte z podgrzewaną wodą mają wymiary olimpijskie. Stadion lekkoatletyczny z płytą piłkarską. Zakłady starają się stworzyć jak najlepsze warunki uprawiania sportu kwalifikowanego i czynnej rekreacji. Buduje się sztuczne lodowisko. W 1971 roku otwarto imponujący Dom Kultury. Odbywają się tu imprezy artystyczne, kwitnie wielostronna działalność oświatowa. Nauka języków, koła zainteresowań, pracownia modelarska, klub krótkofalowców, biblioteka. Oglądamy próbę jednego z 23 zespołów amatorskich, Czarne Jaskółki. Występuje chór męski Harmonia, istniejący tyle lat, ile mają zakłady. Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy. Polka dusz! Nikto nam nie może za nas pieniążki, nikto nam nie może za nas roz. Śpiewać i tańcować i dziobny całować, nikto nam nie może za nas roz. Thank you.
Na widowni jubilaci, ludzie, którzy przepracowali w zakładach azotowych dziesiątki lat. Świerczkowiacy oraz Kapela Ludowa mają na swoim koncie wiele sukcesów estradowych w kraju i poza krajem. A w niedzielę w Tarnowskim Parku... Zakładowa Orkiestra Dęta gra już 50 lat, od momentu, kiedy to w regionie tarnowskim zaczął zapuszczać korzenie wielki przemysł. Wszelkie poczynania zakładów azotowych na rzecz swojej załogi i wszystkich mieszkańców Tarnowa dowodzą, że duże przedsiębiorstwo przemysłowe może spełnić olbrzymią rolę w rozwoju miasta, podnosząc poziom życia i kultury.